Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. Witam was wszystkich na tej Eucharystii, którą pragniemy kontynuować. Rekolekcje parafialne poświęcone synodowi, jaki nas czeka, jaki ogłosił Ojciec Święty Franciszek. A patronem dnia dzisiejszego jest święty Ambroży, biskup, doktor Kościoła, jedna z tych postaci, które mocno wpłynęły na chrześcijaństwo pierwszych wieków. Święty Ambroży uznany za jednego z czterech wielkich doktorów Kościoła łacińskiego, autor wielu hymnów liturgicznych, organizator śpiewu kościelnego, no a przede wszystkim też wielki mistrz świętego Augustyna. Za jego przyczyną będziemy Bogu polecać nasze intencje, a modlimy się w tej Eucharystii w sposób szczególny za świętej pamięci Zuzannę Zawadzką, a drugi z kapłanów sprawuje tę mszę świętą za świętej pamięci Katarzynę Łaniewską, aktorkę, pierwszą rocznicę jej śmierci. Prośmy dla tych zmarłych oraz naszych bliskich zmarłych o radość życia wiecznego. Na początku przepraszajmy Boga za nasze grzechy, nasze zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Ty nam dałeś świętego Ambrożego biskupa jako nauczyciela katolickiej wiary i mężnego następcę apostołów. Wzbudź w swoim kościele biskupów według Twego serca, aby nim rządzili mężnie i roztropnie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega.
Drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Głos się odzywa: wołaj. I rzekłem: co mam wołać? Wszelkie ciało jest jak trawa, a cały wdzięk jego jak polnego kwiatu. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie trawą jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim: oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi. Owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże. Thank you.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Tematem drugiego dnia rekolekcji synodalnych, adwentowych, jest nasze podążanie razem wspólną drogą. Dzisiaj chcemy się przyjrzeć tej relacji razem z Jezusem, tej relacji uczeń-mistrz, tej relacji, której uczestniczymy, jak ją dostrzegamy, jak ją widzimy, jak również akcentujemy tą relację z Jezusem w naszym życiu. Dobrze, że te rekolekcje odbywają się w Adwencie. Mianowicie te dwa wydarzenia, zarówno synod, jak i Adwent, łączą w sobie jedną postawę człowieka. Czuwanie, oczekiwanie na przyjście Chrystusa. A z drugiej strony w modlitwie synodalnej czuwanie i czekanie na przyjście Ducha Świętego. To nam pozwala również zauważyć ten mocny rys jedności, w której Duch Święty objawia nam Jezusa i tylko Duch Święty daje nam światło, natchnienie do tego, byśmy rozpoznali w Chrystusie, tym dziecku nowonarodzonym, Boga, którego rozpoznaliśmy wcześniej, którego rozpoznajemy w naszej codzienności. Ta droga synodalna, czyli ta wspólna droga, że na niej podążamy razem i że Kościół nazywa to synodem, nie jest nowością ani rewolucją. Nie jest czymś, co nagle się pojawiło. Jeśli sięgniemy pamięcią, to jest obecne od początku, kiedy jesteśmy w Kościele, od momentu naszego chrztu, a może i od momentu naszego narodzenia, kiedy rodzice włączali nas w to, aby nasza obecność nie tylko w tym miejscu, w Kościele, ale dziadkowie, rodzice modlili się za nas jako małe dzieci. A zatem to wspólna droga, to odniesienie również do Jezusa, który i do tych słów jest: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus jest drogą. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dlatego, kiedy chcemy podążać razem z Jezusem, przyglądać się tej relacji, przyglądać się temu wspólnemu podążaniu, to sięgamy do słowa, które Jezus wypowiedział, a które, jak Jezus mówi i przekazuje, jest duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego, wypowiadają uczniowie. Chrystus przekazuje nam słowo od Boga, słowo życia. Słowo, które w Jego osobie, jako tego, który był niewidzialny Synem Bożym, staje się widzialny i zamieszkuje. I kolejny aspekt tego naszego duchowego przeżywania tych rekolekcji to, że On jest z nami aż do skończenia świata. Dzisiaj szczególnie chcemy zaakcentować te prawdy i te słowa Jezusa, bo te słowa później rzutują na drugi aspekt tej synodalności czy podążania razem wspólną drogą. Pierwsza ta relacja od Boga, to Bóg z nami się dzieli tym słowem,
I my uczymy się dzielić to słowo z innymi. Tak jak tutaj jesteśmy zebrani, ale także z innymi, do których w naszej codzienności, z którymi przebywamy. W rodzinie, w pracy, w przypadkowej rozmowie. Jak wczoraj mogliśmy usłyszeć właśnie to powołanie świeckich, powołanie człowieka do świata, niełatwego czasem, gdzie są różne napięcia, ale to powołanie to jest to wspólne podążanie razem. I w tym najpierw zwróćmy uwagę, kiedy trwamy i już jesteśmy na tej wspólnej drodze. Ta wspólna droga rozpoczyna się właściwie w tym wydarzeniu, które mówi prefacja w modlitwie eucharystycznej, prefacja o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Aby wszyscy ludzie. Ten obraz serca Jezusa, może tak mniej widoczny, ale kontynuacja jest w obrazie, możemy powiedzieć, miłosierdzia Bożego, gdzie Jezus odchyla kawałek swojej tuniki, aby ukazać światło wypływające z głębi serca Bożego, żeby każdy mógł zostać pociągnięty do Niego. Ale chciałbym zaakcentować dzisiaj szczególnie, że to właśnie z tego przebitego boku wzięły początek sakramenty Kościoła, znaki obecności Chrystusa w życiu człowieka, w życiu chrześcijanina. Sakrament Chrztu Świętego, Eucharystii, bierzmowania, kapłaństwo, małżeństwo, sakrament pokuty i pojednania, sakrament chorych. To jakby te drogi, poprzez które my uczestniczymy w życiu Jezusa. Jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy bierzmowani. Uczestniczymy w życiu Jezusa poprzez Eucharystię, a On poprzez udzielanie nam swojego ciała uczestniczy w naszym życiu. Kapłaństwo. Jak wiem, w nauka Kościoła mówi o kapłaństwie i synod również się powołuje na to kapłaństwo uniwersalne. My wszyscy razem tutaj zgromadzeni składamy ofiarę Jezusa Chrystusa. Jest to te kapłaństwo w kapłaństwie Chrystusa, który jest jedynym kapłanem, ale my również ofiarujemy tą ofiarę. Kapłan jest służebny wobec tej ofiary. Jest to kapłaństwo służebne. Kapłaństwo, które dotyczy uniwersalne, ogólne każdego z nas. Zatem na Chrzcie Świętym również jest ten moment, kiedy na wzór kapłana, proroka, czyli jesteśmy włączeni w to kapłaństwo Chrystusa. To jest taka, może dla nas również odkrywanie tego źródła, w którym my jako wierzący uczestniczymy, odkrywanie tego, że razem składamy tą ofiarę. Nie tylko kapłan, który tutaj stoi, tylko on, to jest jego ofiara, to jest tylko dla niego i tylko w takiej innej intencji. Tak, on składa tą ofiarę w tej intencji. Każdy z nas składa tą ofiarę w intencji, z którą przychodzi. A intencją ogólną wszystkich nas, tą podstawową, jest ofiara zadośćuczynienia za grzechy, wynagrodzenia Panu Bogu za wszystkie grzechy nasze i całego świata. Bo my włączamy się w tej Eucharystii jako kapłani, w tym momencie możemy powiedzieć, w tym ogólnym kapłaństwie, wspólne razem w tym kapłaństwie Chrystusa, by składać tą ofiarę. Także sakrament kapłaństwa,
który mówimy o sakramencie służebnym, sakramencie kapłaństwa dotyczących księży, ale uczestniczymy w kapłaństwie Chrystusa wszyscy. To są te dwa sposoby, które również warto, żebyśmy dostrzegli i docenili w sobie. Małżeństwo, które jest sakramentem właśnie znów udzielania siebie nawzajem. To jest ten sposób także wspierania siebie w tym powołaniu życia w świecie, ale również w tworzeniu rodziny. Sakrament pokuty i pojednania, który dobrze znamy, który przywraca nam to światło Chrystusa, przywraca nam również tą godność i wartość człowieka. Przywraca nam ten porządek myślenia Bożego, porządek, który Chrystus przyprowadził, ten porządek, który dostrzegamy w nauce o Królestwie Bożym. I może tutaj jeszcze ten sakrament chorych, który różnie jest rozumiany i różnie do niego był też przedstawiany, ale również podchodzimy do niego tylko w ostatnim momencie jakby naszego życia. A to jest sakrament dla tych, którzy się źle mają. Chrystus udziela się jako lekarz, jako uzdrowiciel. Każdy z sakramentów wyraża jakąś wartość udzielania się Chrystusa dla nas, dla człowieka, aby wspierać w ten sposób także to życie tutaj i powołanie człowieka. Chrystus, który posyła nam swoje słowo, jest tą drogą, którą idziemy i razem z Nim, jak apostołowie szli razem z Jezusem. To Jezus wybrał apostołów i oni szli razem z Jezusem. Dzisiaj, możemy powiedzieć, jesteśmy uczniami Chrystusa, którzy idą razem z Chrystusem i odkrywamy na nowo tą prawdę. To w jaki sposób, że raz mniej, raz lepiej, raz bardziej zaangażowani, raz trochę inaczej, może czasami oddaleni od nauki Jezusa i oddaleni od Jezusa, ale jest w nas ta, jesteśmy na tej drodze. Zauważmy, bo chcę tutaj przekazać, żebyśmy zobaczyli, że tutaj ten aspekt synodu, podążania razem, wspólną drogę, on już jest obecny. Papież chce zaakcentować ten aspekt bardzo istotny, który jest znakiem czasu dla dzisiejszego świata. Nie tylko z powodu koronawirusa, on podaje przyczyny jakby różnych aspektów, które mają na to wpływ, że żeby człowiek się nie zamknął w sobie, nie zamknął się tylko w jakimś ekskluzywnym środowisku, ale żeby Kościół, idąc tą drogą, wspólną drogą z Chrystusem w Duchu Świętym, szedł także z innymi. By szukać tego spotkania, słuchania, dialogu, rozeznawania. By od tego nie uciekać, by też tego się nie bać, ale żeby w warunkach, jakie są nam dane, w takich okolicznościach, jakie mamy, one nie sprzyjają właśnie temu spotykaniu się, bo raczej mówimy o dystansie, ale żeby próbować na tyle, na ile jest możliwe i że ta droga synodalna nie jest tylko jednorazowa. Papież chce zwrócić uwagę nam, że to jest coś, co jest obecne. Coś, co ma być jakby konstytutywne, tak to nazywa, czyli coś, co jest u podstaw. W parafiach zaczęły powstawać po Soborze Watykańskim II rady parafialne, czyli te osoby, które konsultowały, były takimi konsultantami z proboszczem. Nie we wszystkich oczywiście parafiach to mogło być, czy nie wszędzie to było, ale
proboszcz nie wszędzie decydował, nie wszędzie jakby podejmował sam tylko decyzję, ale konsultował to z różnymi osobami. Niekoniecznie w grupie osób, a może czasami indywidualnie, pytając się, co jest potrzebne dla parafian, dla parafii. I tutaj my o tym aspekcie jakby mówimy. Dlatego pozwoliłem sobie też na tą naukę rekolekcyjną, byśmy jako proboszcz, że idziemy razem wspólną drogą, że nie może być pomiędzy nami jakiegoś dużego dystansu, bo inaczej nie będzie wspólnej drogi. Ale żebyśmy umieli znajdować i dialog, i zasłuchanie, i również znajdowali miejsce na to, jak podążamy razem. Jak wiemy, to wszystko zależy od ludzi. To wszystko zależy od osób, które tworzą daną wspólnotę. Tak samo wiemy na bazie wspólnoty Jezusa, która podąża z Chrystusem i podążała z Chrystusem. Wiemy, że tutaj apostołowie byli bardzo różni i też mieli swoje patrzenie, swoje myślenie, ale jednak, kiedy zgromadzeni na zesłanie Ducha Świętego, na oczekiwanie Ducha Świętego, przez dłuższy czas byli zamknięci z obawy przed Żydami. Nie wychodzili na zewnątrz. Modlili się w oczekiwaniu na Ducha Świętego. Nie wiedzieli, kiedy On przyjdzie, ale kiedy przyszedł, drzwi zostały otwarte, wyszli na zewnątrz, zaczęli głosić Chrystusa z odwagą. Myślę, że to jest też taki obraz, który nam pomaga dostrzec ten aspekt synodalności. Z jednej strony czuwamy na modlitwie, modlimy się tą modlitwą synodalną do Ducha Świętego, a z drugiej strony otwarci na to, co przyjdzie, to, co będzie, na to, co Duch Święty chce nam podpowiedzieć. I papież Franciszek dokumenty synodalne chce zwrócić nam, żeby nam towarzyszyły takie dwa obrazy, o których na koniec chciałbym jakby wam powiedzieć. W jednym obrazie wyłania się scena wspólnotowa, ale ta scena wspólnotowa, mówią tutaj dokumenty, że w tej scenie występuje Jezus, tłum, ludzie w swojej różnorodności i apostołowie. Jest to jednocześnie obraz i tajemnica, którą zachęca papież, żeby nieustannie kontemplować i zgłębiać, aby Kościół stawał się tym bardziej tym, czym jest. Jezus, tłum, ludzie w swojej różnorodności, apostołowie. I zaznacza tutaj, żaden z tych trzech jakby osób, z trzech aktorów nie może zejść ze sceny. Jeżeli Jezus jest nieobecny, a Jego miejsce zajmuje ktoś inny, Kościół staje się tylko i wyłącznie umową między apostołami a tłumem, których dialog stanie się wątkiem i czy może stać się wątkiem gry politycznej. Bez apostołów, znowu, upoważnionych przez Jezusa i pouczonych przez Ducha, zostanie przerwana relacja z prawdą Ewangelii. A tłum pozostaje narażony na mit lub ideologię o Jezusie. Niezależnie od tego, czy go przyjmiemy, czy nie, czy ktoś go odrzuci, czy przyjmie. Ale również bez tłumu relacja apostołów z Jezusem ulega zepsuciu, stając się sekciarską formą religii. A ewangelizacja może stracić swoje światło, które przychodzi jako objawienie od Boga każdemu człowiekowi, oferując zbawienie. To jest ten pierwszy obraz, któremu jakby zachęca nas papież, żeby się przyglądać. Jezus, tłum, ludzie w swojej różnorodności i apostołowie. Drugi obraz to
to historia, która jest w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10 i 15. To powołanie setnika Korneliusza, do którego przychodzi Piotr. Ale w tej wydarzeniu do setnika Korneliusza, czyli poganina, Rzymianina według nauki żydowskiej, przychodzi anioł, który mu mówi, żeby poszedł do i przywołał Szymona, zwanego Piotrem. Tutaj Pismo Święte zaznacza nam, że Korneliusz jest bardzo zaangażowany w modlitwę, w jałmużnę i jest bojącym się Boga. A zatem, chociaż jest zewnętrznie określany jako poganin, jako ktoś, kto właściwie nie ma żadnych relacji z Bogiem, jednak w sercu jest bardzo blisko Boga. Do niego Pan Bóg posyła anioła, aby Szymon, Piotr zaniósł tą Ewangelię. I potem Szymon, Piotr w tym czasie otrzymuje wizję, w której ma brać i jeść to, co według prawa jest nieczyste, ale Pan Bóg uznaje za czyste. Chodzi o zwierzęta. Rozumiejąc to w znaczeniu symbolicznym, Żydzi nie kontaktowali się z poganami, żeby nie nabrać nieczystości. Jezus mówi, nie czyń nieczystym kogoś, bo on nie jest nieczysty. To nie od tylko samego określenia i prawa to zależy, ale jak potem stwierdza święty Piotr, nie ma Bóg względów na osoby. Jest mu miły każdy, kto się boi Pana. I ten obraz zachęcam do lektury Dziejów Apostolskich, werset 10, aby sobie to przybliżać w tym czasie właśnie tego synodalnego naszego spotkania i modlitwy o Ducha Świętego, by zobaczyć, w jaki sposób działa Duch Święty, ale także, żeby zobaczyć, jak my również potrzebujemy nawrócenia Słowem Bożym. Że nie tylko poprzez jakieś utarte schematy, tak jak Piotr, on tego nie będzie brał, ale kiedy przyszedł do Korneliusza, zaczął się dialog pomiędzy nimi. Korneliusz opowiedział swoje, Piotr opowiedział swoją historię i Piotr zrozumiał, o co chodziło. Żeby też dobrze zrozumieć, że no, to, co jest, żeby to, co nieczyste, czyli czasem, żeby nie uznać grzechu za coś, co Pan Bóg uzna za dobre. Natomiast tutaj chodzi o człowieka. Chodzi o pewne przeakcentowanie prawa bardziej niż głoszenie Ewangelii, bardziej niż to, co Bóg chce, aby dotrzeć z tą Ewangelią do człowieka. I na koniec, niech te obrazy nam towarzyszą i Dzieje Apostolskie, inne słowo Chrystusa, które nam się przypomni i które Duch Święty nam przypomni, bo sam Jezus powiedział, ja idę do Ojca, już mnie nie użycie, ale przyjdzie Duch Prawdy, Duch Pocieszyciel. On wam przypomni wszystko, co wam powiedziałem i pouczy was o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. A to, co na konsultacje, na nasze rozważania, na nasze, także do naszej modlitwy, papież zadaje takie podstawowe pytanie przed innymi. Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, podąża razem wspólną drogą. Jak owo podążanie razem realizuje się dzisiaj w waszym kościele partykularnym, czyli naszym kościele parafialnym, naszej wspólnocie parafialnej? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym podążaniu razem wspólną drogą? Moi drodzy, nie odpowiadajmy od razu sobie na to pytanie, ale bądźmy zasłuchani w Ducha Świętego. Do tego zachęcam, byśmy najpierw modlili się do Ducha Świętego, prosili o Jego światło dla nas. Jak wczoraj słyszeliśmy, ojciec Adam mówił, nie chodzi o to, żeby w tych rozmowach, dialogu kogoś przekonywać, żeby mówić swoje tylko racje,
ale chodzi o to, żeby co Bóg chce, co Bóg mówi dzisiaj do mnie, a może to jest też słowo do całego Kościoła, do całej wspólnoty. Bo ja chciałbym, żeby to było tak, ale a Bóg jak chce, żeby dzisiaj wyglądała wspólnota parafialna, wspólnota Kościoła, jak On, jaką On ma wizję, jakie On ma marzenie o Kościele. To tych kilka refleksji niech również wprowadzają nas w klimat adwentowy. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Zatem pełni ufności w prowadzenie Boga, w Jego przychodzenie do człowieka, w Jego pragnienie udzielania się człowiekowi, przedstawmy nasze modlitwy. Módlmy się za cały Kościół Święty. Prośmy o otwartość wszystkich serc, wszystkich wierzących na natchnienia Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby odpowiedzialne za życie społeczne, za rządzących, służących państwom, krajom. Szczególnie módlmy się o pokój na świecie i pokój w tych sercach, które planują jakieś konflikty, wojny, nieporozumienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, za małżonków, za dzieci, młodzież, osoby starsze. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tej mszy świętej za świętej pamięci Zuzanny Zawadzką, prosząc, aby Bóg przebaczył jej grzechy i przyjął do swojego domu w niebie. Ciebie prosimy. I polecajmy miłosiernemu Bogu świętej pamięci Katarzynę Łaniewską w pierwszą rocznicę jej śmierci, aby przyjął Bóg ją z radością do swojego domu w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się tą modlitwą synodalną jako Kościół, jako wspólnota uczniów Chrystusa, która podąża tą wspólną drogą w odkrywaniu nowych wyzwań, ale także w odkrywaniu światła Ducha Świętego. Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz, zamieszkaj w naszych sercach. Naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni. Nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie w komunii Ojca i Syna na wieki wieków. Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przenika nas w czasie sprawowania Eucharystii światłem wiary, którym nieustannie oświecał świętego Ambrożego, głoszącego Twoją chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością dajemy cześć świętemu Ambrożemu, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, o Twojej służebnicy Zuzannie, Katarzynie, których z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby te, które przez chrzest zostały włączone w śmierć Twojego Syna, miały również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o wszystkich, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i odeszli w Twojej łasce z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, Matką naszą łaskawą, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Ambrożym
i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, chciałbym Cię przyjąć na pokoju życia wiecznego. Grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza. Komunii Świętej udzielamy w dwóch rzędach, ja do ust, ojciec proboszcz na rękę.
Módlmy się. Boże, Ty nas umocniłeś najświętszym sakramentem. Spraw, abyśmy oświeceni nauką świętego Ambrożego, mężnie idąc drogą przykazań, przygotowali się do udziału w uczcie wiekuistej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Tylko krótkie ogłoszenie. Jutrzejszy dzień rekolekcji, mam nadzieję, będzie powiązany z konsultacjami, także po mszy świętej zostaniemy troszeczkę dłużej, czy to o 8, po 8, czy potem wieczorem, jeżeli ktoś będzie wieczorem, żeby właśnie spróbować przeprowadzić taką konsultację, czyli dzielenie się słowem. To będzie pierwsze takie tutaj nasze udział w synodzie. I także tutaj, tak jak co roku tradycyjnie, zbieramy na paczki świąteczne dla potrzebujących parafian. Caritas parafialna potem z tego zakupi potrzebne produkty. Możemy ten dar serca wrzucić do skarbony. Jutro również będzie zbierana taca. Pan z wami. Niech was błogosławi i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Amen.